Zaczynamy od początku, temat dzieci. Psalm 127:3. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Dzieci, przyjaciele, to dar. Można go przyjąć albo nie, ja już to powiedziałem, nie musimy daru przyjmować, możemy nie przyjąć. Ale jest to dar. A więc, czy dziecko się rodzi, że tak powiem, z przekonania, czy z przypadku, to jest dar. To są dary. Dzieci to są dary. Ponieważ dzieci u swojej podstawy one są przeznaczone do określonej formy błogosławieństwa. One są błogosławieństwem. Już mówię, jakie błogosławieństwo dla dzieci? No, jest błogosławieństwo dla dzieci. Jak już dzieci są, to mogą być błogosławieństwem. To, czy one będą, czy one nie będą, to o tym będziemy za chwileczkę rozmawiać. Natomiast zasadniczo one są po to, abyś był przez nie, mógł przez nie sięgnąć po kolejne formuły błogosławieństwa. To są też takie podstawowe rzeczy, takie jak na przykład szczęście. One ci dają też szczęście. Dzieci dają szczęście. Tak jak Bóg stworzył człowieka dla przyjemności, tak też tak naprawdę dzieci, one nie są po coś, tylko one są dla przyjemności. Dzieci są dla przyjemności. I tak naprawdę, kiedy małżeństwo decyduje się na to, żeby mieć dzieci, a chce mieć dzieci, to ich jakby podstawowym taką przestrzenią, w której oni powinni myśleć, to będzie to, że te dzieci przyniosą nam szczęście. Chcemy mieć te dzieci, bo chcemy być szczęśliwsi. Chcemy być szczęśliwsi. W dawnych czasach dzieci były bardzo pożądane, ponieważ dużo dzieci dobrze wychowanych to był pewnik zabezpieczenia dla rodziców na starość. Czy kiedyś nie było emerytur, nie było ZUS-u, nie było takich rzeczy, nie było, tylko rodzicami zajmowały się dzieci. Dlatego nawet w przykazaniach Bożych mieliście informację, czci ojca swego i matkę swoją, tak? Żeby ci się co? Dobrze działo na ziemi. Była informacja od Boga, żeby dbać o rodziców swoich i w tym momencie dla dzieci znowu te dbanie o rodziców było kanałem błogosławieństwa. Rodzice się otaczali dzieci, dzieci były dobrze wychowane, dzieci łożyły potem na swoich starych rodziców i tak naprawdę były dla tych rodziców zabezpieczeniem finansowym, zabezpieczeniem też przed niebezpieczeństwami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak to było. Więc te dzieci jakby w tej formule, one zawsze były przeznaczone na błogosławieństwo. Jakby dzieci, one nie są problemem. Jakby jak ktoś, jak zaczyna podchodzić do tematu dzieci, o będę miał dzieci, problemy będą. To jest wielki błąd. Jeżeli masz takie podejście, to albo musisz zmienić swoje myślenie, albo nie mieć dzieci. O. Albo zdecyduj się na to, żeby tych dzieci nie mieć. Nie? Bo jeżeli ty już decydujesz, żeby mieć te dzieci, to pamiętaj, to dziecko to jest dla przyjemności. To przychodzi coś w twoim życiu, co poszerzy twoje szczęście. Ono poszerzy twoje szczęście. Nawet jak nie będziesz 2 lata spała z nim. Rozumiesz? Bo nie śpi, nie śpi. To nie, to. Bo one są darem. One są darem Boga. Teraz dobrze, od tego zaczniemy. Po pierwsze,
nie jesteś odpowiedzialny za całokształt życia twojego dziecka. To jest nieprawda, to jest religijne, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje dzieci. A on zaraz to pokaże. To jest bardzo też ważne, jeżeli chodzi, żebyście zrozumieli, o co chodzi z dziećmi. Bóg nie przejmuje za ciebie odpowiedzialności, tak? Zgadza się? Bóg nie przejmuje odpowiedzialności za człowieka. A jest jego ojcem, amen? I rodzic nie przejmuje odpowiedzialności za dziecko. On je wychowuje do pewnego momentu, a następnie wypuszcza ze swojej ręki. W ogóle wypuszcza. A więc teraz posłuchaj. Jak chcesz mieć dziecko, czy też jeśli masz dziecko, to prowadzisz go z myślą taką, że go wypuścisz ze swojej ręki na zawsze, któregoś dnia. Na zawsze. Odetniesz się od niego absolutnie. Spłodziłeś, wychowałeś, dałeś do jego życia potężną, jakby potężny materiał miłości, zasobności, a teraz wiesz co robisz? Wypuszczasz. I niech cię ręka boska broni próbować mieć do niego prawo. Bo to grzech. Dzieci, teraz zobacz, to jest bardzo ważne. Jak ja patrzę na rodziców, którzy wiecznie uważają, że dzieci do nich należą. Dzieci już są stare konie, człowieku. A rodzic mówi, mój jesteś, bo cię spłodziłeś. Moja jesteś, bo cię urodziła. To jest zaburzenie, to jest demoniczne. Rodzic ma się rozstać z dzieckiem. Ma je spłodzić, czy też urodzić, wychować, wyposażyć i wypuścić. Nie oczekując od niego nic. I teraz tak jak go wychowa, rozumiesz, tylko na tyle może się spodziewać, że jakiś zwrot otrzyma. Ale zasadniczo nie wychowuje go dla zwrotu. Rozumiesz, już to nie jest ta formuła dzisiaj. Kiedy bierzemy za kogoś odpowiedzialność całkowitą, to wskazujemy na porażkę jego i siebie. Jeżeli za dziecko weźmiesz odpowiedzialność za jego życie, to wskażesz na porażkę jego i siebie. Wskażesz na porażkę. Bo człowiek nie jest powołany do tego, żeby żyć, tak? Pod czyjąś opieką. Jeszcze raz przypominam to, co powiedziałem na warsztatach wiary. Ludzie to nie są inwalidzi. Bóg nie widzi ludzi jako inwalidów, że się mamy kimś zajmować. A rozumiecie? To nie tak. Że teraz urodziliśmy sobie tych misiów i tymi misiami się będziemy zajmować, my się będziemy spełniać. Teraz, och, jak jesteśmy szczęśliwi. My starsze misie, mamy misie i teraz biegamy wokół tego, proszę ciebie, to jest choroba psychiczna. Rozumiesz, o co chodzi? Nie ma. Nie ma. Że rodzic żyje życiem swoich dzieci i dzwoni po 8 razy w tygodniu, co u ciebie, co u ciebie, co u ciebie, co u ciebie. To co wczoraj, to co zawsze, nie zwoń do mnie. Urodziłem, urodziłam cię. No, ale cóż mogę powiedzieć, dziękuję ci, przepraszam, no co? No co, że mnie urodziłaś, no? Dziękuję, no dziękuję, no naprawdę, z całego serca. No. No i tam zrób. Będę ci pomagać, zajmować się tobą, no jak tam będziesz starsza, niedołężna, to tak. Będę cię odwiedzać, pisać, coś tam, dzielić się też swoim życiem, ale bardzo proszę, nie zwój do mnie tyle. Nie próbuj też wychowywać moich dzieci. Dobrze? Nie masz już dzieci, nie masz. Nie masz dzieci, a ty? A ja też jestem dorosły. Mam swoje życie. Nie masz za mnie odpowiedzialności. Dlaczego wam to pokazuję? Bo chcę, żebyście zrozumieli, ci z was, którzy macie dzieci, ci z was, którzy będziecie mieć dzieci, żebyście nigdy nie popełnili tego błędu w mentalności swojej. Nie wolno. Jezus dał nam wzór. Był odpowiedzialny za siebie. Nauczał za pomocą słów i przykładów na podstawie swojego życia. Rozumiecie? On na nikogo nie zrzuca nigdy odpowiedzialności,
i nigdy nie twierdził, tak, że ktoś go do czegoś zmusza, albo ktoś w jakikolwiek sposób wymusza na nim cokolwiek. Gdy dziecko dorasta, to musisz wierzyć, że stanie się odpowiedzialne i musisz rozumieć, że ono z własnej, nieprzymuszonej woli będzie decydowało, czy w ogóle nawet chce mieć z tobą kontakt. Od początku musisz w to wierzyć. Rozumiesz? Taką wiarę uwalniać w ogóle w to dziecko. Nie robisz nigdy z tego dziecka kogoś, kto byłby jakby przywiązany do ciebie. Rodzic jak przywiązuje dziecko do siebie, to go krzywdzi. Krzywdzi go. Ponieważ opuści syn ojca i matkę swoją. Tak? Opuści. No to nie przywiązuj tego dziecka do siebie, tak? Bo ono cię opuści. A jak go za bardzo przywiążesz, to będzie mu ciężko opuścić. Rozumiesz? Będzie mu ciężko opuścić, będzie przeżywał katusze, będzie miał problemy emocjonalne, będzie w ogóle coś w nim się wyrywało, boś go tak ze sobą zszył. I to był grzech. Tak samo wielkim problemem jest odrzucenie przez rodzica dziecka, jak też przyszycie tego dziecka do siebie w ten sposób, że to dziecko w ogóle jest zjednoczone z tym rodzicem. Nie wolno. Bo to później trzeba ludzi uwalniać w ogóle od warowni zależności. Trzeba rozbijać warownie zależności nad ludźmi. Rozumiecie? Jak wygląda twoja odpowiedzialność, jeżeli chodzi o dziecko? Ta odpowiedzialność wychowawcza. Jesteś odpowiedzialny za obdarzenie miłością swojego dziecka. Nie masz w ogóle wylać na niego miłości. Od urodzenia ta miłość ma być wylewana, tak jak potrafisz. Rozumiesz? Zresztą i tak, jak ty jesteś, tak będziesz na to dziecko wylewał, to tego już nie zmienisz, ale generalnie tak masz po prostu wylać na niego miłość. Jesteś odpowiedzialny za to, żeby twoje dziecko widziało, miało świadectwo miłości rodziców. Czyli jako matka, jako ojciec masz odpowiedzialność, żeby twoje dziecko widziało, jak kochasz swojego męża, kochasz swoją żonę. To ma dziecko widzieć. Ono ma to widzieć. Rozumiesz? Jesteś za to odpowiedzialny. Jesteś odpowiedzialny za zadbanie o jego rozwój fizyczny. Jedzenie, ubranie. Rozumiesz? Wszelkiego rodzaju rzeczy fizyczne. Gdzie jesteś za to odpowiedzialny? Do momentu, kiedy to dziecko jest dzieckiem i jest pod twoją opieką. Dziecku twojemu nie może niczego zabrać. Następnie jesteś odpowiedzialny za zadbanie o edukację dziecka. A więc masz wyedukować swoje dziecko. Na maksa. Nie zostawiasz swojego dziecka w takim miejscu, w którym dziecko nie będzie posiadało jakiegoś materiału, jakiejś określonej wiedzy. Masz odpowiedzialność za to, aby dziecko od małego chodziło do kościoła. Rozumiesz? Od małego, dopóki nie będzie już na tyle dorosły, że ci jasno powie nie chcę. Albo? Nawróci i zostanie w kościele. Tak? Od małego do kościoła. Nie ma, że tam ludzie mówią, bo wiesz, ja tam nie biorę dzieci do kościoła. Dzieci do kościoła. Od początku. Nie ma, że tam dzieci po prostu gdzieś tego siedzą. Dzisiaj ze mną posiedzą, jutro z tobą siedzą. Nie, dzieci mają siedzieć w kościele. Nasz Wiktor, jak już na Kasprzaka byliśmy, nawet już był taki duży, tak? I póki on nie skończył 18 lat, w zasadzie to do kościoła przyjeżdżał, już nawet przy stoliku tam siedział. Muszę jechać, jak oczywiście.
do opuszczenia. Rozumiecie? Dopiero w jakimś momencie powiem, dlaczego? To są proste rzeczy. Czy dziecko chce, czy nie chce, to namaszczenie będzie mu usługiwać. Tak? Uwalniamy słowo, kładziemy na dzieci ręce, tak? Dziecko musi rozumieć, że to jest miejsce i że to ludzie mówią, o, bo ja nie chcę, żeby się moje dziecko zgorszyło. A mnie w ogóle nie obchodzą takie rzeczy. Ty, na co mnie to obchodzi? Nieraz nasze dzieci, jakby mówią, ja nie chcę mi się jechać, ale weź. Zbieraj się. Bo do kościoła nie chcesz pojechać? Jak? To ja może w domu zostanę? Nie. Rzygam, rzygaj. Po drodze do kościoła. Wiesz, o co chodzi? To naprawdę nie jest religia. Po prostu. To nie ma twórca. Masz odpowiedzialność, aby dziecku okazywać czułość. Przytulać go, mówić, że go kochasz. Poświęcać mu tyle czasu, ile tylko możesz. A więc werbalizować, jakby uwalniać szeregi uczuć. Masz to robić do dzieci. Masz to robić do dzieci. Dziecko ma czuć to. Od małego. Po prostu. Ma być głaskane, całowane, przytulane. Rozumiesz? Brane na kolana. Od małego. Nie wychowujemy na zimno dzieci. Wychowujemy dzieci na gorąco. Dzieci muszą to czuć. Ja mam, wiecie, jakie to są proste mechanizmy? Ja wam dam przykład. Na przykład dziewczynka, która się wychowuje, jeżeli ona odbiera od ojca, i tutaj mówimy na takim poziomie, tak? Na poziomie emocjonalnym, tak? Odbiera od ojca na poziomie emocjonalnym. To, że ojciec ją przytula, że on ją całuje, że on mówi miłe słowa, w niej się nigdy nie wybaczy, nie wykrzywi obraz mężczyzny. Ona nie będzie potem szukała męża, żeby znaleźć w nim ojca. Rozumiecie, o co chodzi? Oczywiście zawsze ten facet będzie jakimś ojcem, bo on wchodzi w rolę tego ojca on jest pewnego rodzaju formą ojca, ale ona już nie będzie głodna tego ojca. Ona nie rzuci się, nie będzie się rzucać w ramiona każdemu facetowi w poszukiwaniu tatusia. My raz jeździliśmy zagadką po szkołach, ja siedziały dziewczyny, czasami chichrały się, a wy z czego się śmiejecie? No przecież mówi, większość z was skacze z łóżka do łóżka, dlatego że szukacie tatusia. Mówię, nie przytulano was, nie mówiono wam miłych słów, tak? To teraz szukasz tego w życiu seksualnym. Czy uważasz, że ja jestem z pierwszej łapanki? Czy ja znam życie, jestem stary wyjadacz. Mówię, czego ty szukasz? Uważasz, że jak ty masz 15 lat, które ciebie ty skażesz od chłopaka do chłopaka, to kogo ty szukasz? Mężczyzny ty szukasz? Tatusia szukasz. Chodzi o to, że takie jest dziecko. Rozumiesz? Nie jesteś odpowiedzialny za wybory twojego dziecka też. Dziecko ma prawo wybierać. Napory na dziecko różnego rodzaju, to trzeba wiedzieć, ja zaraz będziemy mówili o wychowaniu głębszym i tak dalej. Natomiast napieranie na takie rzeczy w ogóle, wiesz, bo mi się nie udało i nie zostałem lekarzem, chciałbym, żebyś ty został lekarzem. No nie chcę zostać lekarzem, on chce zostać malarzem. Bądź lekarzem. Nie chcę być lekarzem. Nie chcę być lekarzem, to mnie zabije, wiesz. Nie prowadzimy swoich dzieci do realizacji tego, w czym my odnieśliśmy porażki. Rozumiecie? Ponieważ dziecko ma prawo wyboru. My modlimy się w ogóle o to, żeby dzieci miały światło w głowach. Żeby wiedziały, czego chcą. Chcesz iść tam, iść. Żyj w ten sposób. Rozumiesz, o co chodzi? To nie. Ja patrzę tylko, aby moje dzieci, tak, dokonywały nie dokonywały patologicznych wyborów. To ja od małego przyglądam się na dzieci, jak one chcą wybierać. No. Jak chcą wybierać.
Polecimy teraz sobie tak. List do Efezjan. List do Efezjan 6:1-4. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie je i wychowujcie je w karności dla Pana. I do tego przeczytajmy Kolosan 3:20-21. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim we wszystkim. Albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Popatrzymy sobie przez chwilkę w to. I najpierw zaczniemy od tego listu do Efezjan 6:4. Wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie je i wychowujcie je w karności dla Pana. Przede wszystkim, dla kogo wychowujemy dzieci? Dla Pana. Nie wychowujemy dzieci dla nas. Dzieci nie są przedłużeniem naszego życia. Dla Pana. My szukamy dla naszych dzieci, tak? Kierunku Bożego. Bo Boży kierunek ma być. My nie patrzymy na to przede wszystkim, aby nasze dzieci osiągnęły sukces tutaj na ziemi. Nie. My nasze dzieci kierujemy na Pana. A więc co jest najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o dzieci? Głoszenie dzieciom Chrystusa i prezentowanie Chrystusa. Dzieci mają mieć prezentowanego Chrystusa. Rozumiecie? Taka jest prawda. Chodzi o to, że one posiadają prawo wyboru, ale my je najpierw prowadzimy do Chrystusa. Czy one wybiorą, czy nie, to jest inna sprawa. Natomiast my prowadzimy dzieci do Chrystusa. Ja wierzę w to, że nawet jeśli twoje dzieci nie nawrócą się na twoich oczach, to one się nawrócą. Powiem wam za chwileczkę dlaczego. Dlaczego ja w to wierzę. Natomiast nie wolno nam myśleć, że my mamy dzieci wychowywać w jakikolwiek sposób, tak jak ten świat proponuje. My dzieci nie wychowujemy dla świata, ale dla Pana. Nie żeby się podobały światu, ale żeby były ludźmi Boga. Ludźmi Boga. To jest nasz cel. Tak samo jak w ogóle ludzi w Kościele wychowujemy nie po to, żeby byli superbohaterami dla tego świata, tylko superbohaterami nieba. To jest wielka różnica. Rozumiecie? W ogóle, żeby dziecko było prawidłowo wychowywane, to musi mieć wzorzec w twoim życiu. Dlatego zawsze najpierw upewnij się, że ty jesteś poddany. Żeby wasze dzieci mogły zobaczyć, a w ogóle musisz pamiętać, że dziecko przede wszystkim bierze to, co widzi, a nie to, co słyszy. To, co widzi, a nie to, co słyszy. To ty musisz być dla niego wzorem poddania. Jeżeli rodzic nie prezentuje postawy poddania Bogu, no to dziecko nie ma wzorca. Rozumiecie? Jeżeli rodzic nie prezentuje postawy poddania Bogu, to dziecko nie ma wzorca. Jaki ma mieć wzorzec poddania Bogu? Jaki ma mieć wzorzec?
jeżeli ono żyje w rodzinie, która funkcjonuje jak świat, tak? To jaki ono ma mieć wzorzec? Ale jeżeli dziecko widzi, że jego rodzice to są ludzie Boży, rozumiecie? To ono, czy ono to wybierze, czy ono nie wybierze na ich oczach, to ono miało wzorzec. Ja nieraz z synem naszym rozmawiałem, ja mówię, powiedz mi, czy jest coś takiego, gdzie dałem ci zły wzór, a jeśli upadłem, to czy nie przeprosiłem ciebie za to? Już jako dorosły człowiek, to mówi nie. Ja mówię, dziękuję. Mieliśmy jakąś taką, jedną z takich ostrzejszych rozmów, nie? To nieważne, jaką sobie rzeczy poukładam, mnie to nie obchodzi. Ważne jest to, że ja zaprezentowałem mu osobę poddaną Bogu. Ja nie zawsze zachowałem się prawidłowo. Ale zawsze na przykład po nieprawidłowym zachowaniu wobec niego ja przychodziłem i go przepraszałem. Zawsze. Zawsze. Nigdy nie zostawiłem mojego syna w takim miejscu, że coś zrobiłem, głos na niego podniosłem i go nie przeprosiłem. Nigdy w życiu. Nie było dla niego precedencji. Mogłem na niego głos podnieść, czy tak? Za chwileczkę przychodziłem, mówiłem, Wiktorek, taki Bóg nie jest. Przepraszam cię, tatę poniosłem. Tata jest w etapie przejściowym. Tak rozmawiałem, nawet jak był mały jeszcze. Mówię, zmieniam się, synu, przepraszam. Rozumiem. Ja mogłem zbłądzić, ja nieraz błądziłem. Ale zawsze pokazywałem mu postawę poddania. Rozumiesz? On mnie widział na kolanach, przed Bogiem. On widział zawsze moje działanie w służbie. Ok? Zawsze. Co on z tych rzeczy bierze, to jest inna sprawa. Ale ja wiem, co ja daję. Bo jesteś odpowiedzialny za to, co dasz. Dlatego patrz, żeby twoje życie było życiem poddanym. Nie oszukasz swoich dzieci. Gdy one widzą u ciebie bunt przeciwko prawidłom Bożym, rozumiesz? No to koniec. Widzą bunt. Jeżeli one widzą, że ty jesteś hipokrytą na przykład. Hipokryta. Tak? Tutaj chodzi do kościoła, tutaj mówi halleluja, a proszę ciebie w domu żyje na ziemski sposób. Na ziemski. Rozumiesz? Zachowuje się w sposób taki, jak ta ziemia się zachowuje. Nie uwalnia wiary, tak? Nie prezentuje prawdy. Wiesz? O, rozumiesz. To ja. Za chwileczkę będziemy o tym więcej mówić, będziemy mówić o takich rzeczach jak karcenie dzieci i tak dalej. Nasi znajomi, prości chrześcijanie, ludzie, którzy dzisiaj, nie wiem, czy uważają nas za zwiedzionych, czy nie, ja już nie wnikam w tej rzeczy. Natomiast ci ludzie, była tam matka wierząca, ojciec też był wierzący, tylko wcześniej umarł, i ona została trojgiem chyba dzieci. Sama. I oni nie byli w takim ruchu, jak my jesteśmy teraz. Ona mieszkała na wsi, daleko od kościoła, kościół był w Warszawie. I ona w każdą niedzielę najpierw jechała taką furmanką z koniem na dworzec PKP z tymi dziećmi. Tam wsiadała w pociąg, jechała do Warszawy, do zboru. I potem wracała i tam na tę furmankę wsiadała, jechała do siebie na wieś. I ona, taka kobieta, ja to zawsze mówię, jak ona by została charyzmatyczką, jak ona by w ogóle wdrożyła w życie takie realia wszystkie, to byłby pocisk. Ale, bo ja widziałem, jak ona już coś wdrożyła w życie, to nie było wada. I na przykład ona opowiadała tak, to taka prosta kobieta, była niedziela, budzę moje dzieci, mówię, do kościoła. A one tam, nie jedziemy dzisiaj. Ona mówi, nie ma, nie jedziemy do kościoła, do kościoła. Nie, mamo, bo bata wezmę. To na konia taki co wezmę, nie? Bo bata wezmę.
ubierać się na furmankę do kościoła. Rozumiesz? Chodzi o to, że to było lepsze niż powiedzenie nie ma problemu. Zostańcie. Dzisiaj ludzie powiedzieli, no lepiej, żeby dzieci się wychowywały w ogóle w takiej miłości, a nie pachy. No, zaraz nie pogadamy o tym. Się okazuje, że nie do końca. Jeżeli dzieci będą widziały w tobie formułę poddania, to one nie będą mogły odrzucić oficjalnie twoich praw. Jeżeli zaś nie, to one to odrzucą od razu z gruntu, powiedzą, mama, tata, hipokryta. Rozumiesz? Musisz dawać dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Wychowując dzieci, dziecko musi się wychowywać w poczuciu bezpieczeństwa. A zatem poczucie bezpieczeństwa jest ściśle związane no, z różnymi aspektami. Z aspektem finansowym, z aspektem w ogóle no, każdego rodzaju bezpieczeństwa. Każdego. Z wieloma ludźmi rozmawiałem, mieli na przykład problemy natury finansowej. Tak? Nie mogli przejść takiego etapu rozwoju finansowego. Okazało się, że w ich domach nie było poczucia bezpieczeństwa finansowego. Brak poczucia bezpieczeństwa finansowego. Dlatego w ich głowach było cały czas, że może zabraknąć, że to, że tamto. Rozumiesz, o co chodzi. Cały czas było takie myślenie. No i dzieci potem są w braku poczucia bezpieczeństwa finansowego. Potem jest ratunek. Jak tu żyć? Albo się zarżnąć w pracy, rozumiesz, o co chodzi, albo się wycofać po prostu i nie mieć pieniędzy i twierdzić, czy można jakoś tak żyć. Nie? Boją się ryzykować finansowo, różne rzeczy się boją robić. Dlaczego w domu to wszystko? Brak poczucia bezpieczeństwa finansowego. A więc dzieci muszą się czuć bezpieczne. Bezpieczne. Niekoniecznie dzieci muszą się czuć emocjonalnie komfortowo zawsze. O tym też będziemy za chwilkę rozmawiać. Ale bezpiecznie. 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 Gwarantuję ci, że jakbyś miał do wyboru dwie osoby, miałbyś iść na przykład w nocy do dzielnicy, gdzie jest dużo przestępców i bandytów, i miałbyś do wyboru tam iść z bardzo miłym kolegą, sympatycznym, mądrym, elokwentnym, który byłby zawsze duszą towarzystwa, prawda? Ale ważyłby, proszę ciebie, 52,5 kg. Ok? I największym jakby hitem jego takiego wyskoku życiowego to byłoby to, że raz napluł na trawnik. Rozumiesz, o co chodzi? Albo, ale byłby dla ciebie miły, sympatyczny i grzeczny, albo byś miał drugiego kolegę, tak? Który byś wiedział, że się naprawdę dobrze bije i że stanie z tobą, że stanie za tobą w każdej sekundzie i cię obroni, tak? Mimo, że jest szorstki, nieprzyjemny, grubiański, to na tą dzielnicę byś poszedł z tym nieprzyjemnym, szorstkim i grubiańskim. Nie poszedłbyś z tym miłym gościem. Bo od razu byś w twoje wyobraźni się wyrysowało, jak razem z tym miłym gościem, rozumiesz, macie zęby wybite. Dziecko musi mieć poczucie bezpieczeństwa, niekoniecznie komfort psychiczny. Rodzice wielokrotnie próbują być bardzo mili dla dzieci, bardzo mili. Ja nieraz tak patrzyłem na ciebie, jak rodzice są mili dla dzieci, patrzyłem, mówię, Boże kochany, mówię, to dziecko aż się prosi, żeby mu wlać. Jak ono rzecz błaga, całym sobą. Nie. Jasiu, uspokój się. Mówiłem ci, uspokój. I Jasiu, uspokój. Jak na tym filmie, jak na Kingsize, tak? Nie kop pana, bo się spocisz. Wiesz, o co chodzi? Jak gość kopnie w ogóle Mikołaja w nogę. Mamusia taka, nie kop pana, bo się spocisz. Tak? Dzieci czują się, jakby początek wzrostu bezpieczeństwa u dzieci zaczyna się od tego, kiedy widzą, że ojciec i matka się kochają. Rozumiesz? Dzieci potrzebują widzieć, że ojciec i matka się kochają, że uwalniają uczucia wobec siebie, że śpią razem ze sobą, że się całują. Rozumiesz? To muszą dzieci widzieć. Jak dzieci tego nie widzą, to jest już kaplica na dzień dobry.
Od razu możemy zrobić założenie, że dziecko, które wychodzi z takiego domu, które nie widziało tego rodziców, będzie zaburzone emocjonalnie gdzieś. Będzie miało problem w związku. Albo będzie długo dojrzewać do związku. Będzie się bać wejść w związek. Nie? Albo będzie poranione już przez pseudozwiązki. Trzeba też pamiętać, że nawet kiedy dzieci są niesforne, kiedy są z nimi problemy, tak, to one zawsze są błogosławieństwem. Zawsze. W ogóle nie możemy mierzyć tego miarą jakby pewnych nieposłuszeństw okresowych. To są bardzo różne okresy w życiu dzieci. Bardzo różne. Ale zawsze trzeba pamiętać, że to jest błogosławieństwo. I też trzeba zrozumieć, że dzieci w ogóle scalają małżeństwa. Małżeństwo, można decydować się, żeby nie mieć dzieci, to jest okej. Ale kiedy decydujesz się, żeby mieć dzieci, to wiedz, że to będzie też pewnego rodzaju bufor zjednoczenia. Oczywiście to nie polega na tym, żeby małżeństwo opierało się na wychowaniu dzieci. Absolutnie nie. Nie, nie, nie. Jesteśmy razem, bo mamy dzieci. To bzdura jest. To niedobrze jest, że jesteście razem, bo macie dzieci. To może lepiej, jak będziecie osobno jednak. Bo to na tym nie można... Ale te dzieci, one zjednoczą. O, przyciągną do siebie. Na różnych odcinkach. One przyciągną tych małżonków do siebie. Nawet czasami w trudnych sytuacjach. Rozumiecie? Tak jest. Nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich. Nasze wychowanie dzieci, ono musi być w ogóle w mądrości. Pobudzenie do gniewu, ono oznacza, że nasze zachowanie wobec dziecka, ono wywołuje gniew. Teraz posłuchaj. To nie jest napisane, nie pobudzajcie do złości dzieci twoich, bo dziecko złościć się na ciebie może bardzo często. Ale wiecie, czym się różni gniew od złości? Gniew to jest prawidłowa reakcja na niesprawiedliwość. Bo złość to jest zwykłe grzeszne zachowanie. Złość jest związana z krnąbrnością, nieposłuszeństwem i tak dalej. Ale gniew to jest coś poważnego. Czyli z dziećmi należy postępować tak, aby nie dawać im realnego powodu do rozgniewania się na ciebie. Ja nieraz, jak na przykład skarciłem dziecko któreś nasze i dziecko się obrażało, ja przychodziłem, dlaczego ty jesteś na mnie obrażony? Ty nie masz prawa być obrażony. To, że dostałeś tyłek, to nie jest powód, żebyś się gniewał. Nie złość się na mnie, bo to jest grzech. Ale jeśli postępujemy z dziećmi w taki sposób, żeby je realnie rozgniewać, jesteśmy wobec nich nieuczciwi, nieszczerzy, nieprawdziwi, złośliwi, rozumiecie? Zachowujemy się haniebnie, bo to jest grzech. Dziecko, pamiętajcie, dziecko to nie jest nasza własność. Tak jak mąż czy żona to nie jest twoja własność, tak dziecko nie jest twoją własnością. Rodzice, naprawdę, to trzeba mieć pokorę w tym temacie. To nie masz, urodziliśmy sobie dziecko, w ogóle wiesz, o co chodzi. Uspokój się. Dziecko masz w leasingu. Rozumiesz? Nie dosyć, że będziesz musiał dopłacić, to potem to oddać. Taka jest prawda z dzieckiem. Dopłacisz, doinwestujesz, podrasujesz, rozumiesz, i oddasz. Rozumiesz? Ciesz się, ile możesz. Bo zaraz to pójdzie. Rozumiesz? Nie krzycz, że taka straszna sytuacja. Rozumiesz, tylko się naciesz. Naciesz się, zaraz będzie leciało już w swoją stronę. Nie pobudzać do gniewu.
Nie zachowywać się wobec swoich dzieci. Wiesz, dziecko to mały dorosły. To nie wolno go traktować jak debila. Tak ten zimny chów właśnie był traktowany. Mówię, won. On, jak rozumiesz, jak muchy od dzieci się oganiały, jak muchy. Dziecko przychodziło, coś pytało, i do siebie! Jeszcze dziecko coś pyta, proszę ciebie, to na polskich filmach, ja często to widzę, w ogóle takie, wiesz, to typowe, to my jesteśmy chyba mistrzami świata. Dziecko przychodzi, pyta o coś, matka, lekcję odrobiłeś? Ja bym się pytał, wiesz, co chodzi. Ja lekcję odrobiłeś, w ogóle to jest, no to jest, proszę bardzo, to jest pobudzenie dziecka do gniewu. Bo dziecko sobie myśli, w ogóle to co za matka, co za ojciec, no pytam się w ogóle o coś, dlaczego krzesło ma oparcie. Można odpowiedzieć, żeby nie miało depresji na przykład, nie wiem, cokolwiek. Natomiast nie można, rozumiesz? Natomiast nie można dziecku powiedzieć, odrobiłeś lekcję? Nie można w ten sposób. Nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie je i wychowujcie w karności dla Pana. Napominajcie i wychowujcie w karności. Dla Pana. W ogóle okazuje się, że Bóg nie ma nic przeciwko wychowaniu w karności. Że karność, tak, to jest w ogóle bardzo dobra rzecz. Bo karność tak naprawdę ona nie jest związana z karaniem. Tylko to słowo karność to jest w ogóle związane z ćwiczeniem, z treningiem. To nie jest z wymierzaniem kary za coś. Chociaż też to ma miejsce tutaj. Ale zasadniczo tutaj chodzi o to, że my stosujemy metody karcenia, aby wychować dziecko, żeby na dobrą uzrobić, jak trenerzy osobiści. Rozumiecie? Trenujemy to dziecko. W 6 rozdziale, w 2 wersecie jest napisane: czci ojca swego i matkę swoją, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Posłuszeństwo swoim rodzicom jest bardzo ważne dla dziecka. Dziecko ma być posłuszne rodzicom. Co to znaczy, że ma być posłuszne rodzicom? To znaczy, że ma słuchać i wykonywać. Dziecko, które nie słucha swoich rodziców. Ja teraz mówię o rodzicach w Chrystusie Jezusie. Ja mówię o dyrektywach wydawanych przez ludzi, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ja nie mówię o jakichkolwiek, bo ja w ogóle, wiecie, że my nie rozmawiamy o wychowywaniu w ogóle dzieci. My rozmawiamy o wychowywaniu dzieci w rodzinach chrześcijańskich. Nas nie interesuje wychowywanie dzieci poza rodzinami chrześcijańskimi. Nas nie interesuje w ogóle świat, to co tam on robi. No to może na rzęsach. Zasady Boże nie są dla nich, są dla nas. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to masz teraz wychowywać twoje dziecko na zasadach posłuszeństwa Tobie. Dziecko ma być Tobie posłuszne. I rodzic musi tą rzecz zrozumieć. To się nie ma czegoś takiego, że wychowujemy nasze dzieci i nasze dzieci chodzą tylko jak carska dycha tutaj sobie, człowieku. Rozumiesz? Nie, no w ogóle... Ja w ogóle nie wiem, co tu jest. Pamiętam, jak Wiktor w gimnazjum, na przykład teraz już oczywiście nie ma takich sformułowań, ale Wiktor w gimnazjum, to jest, bo ona, ja mówię, mama. No bo ona powiedziała, mówię, mama, powiedz, mama. Mama. To mama jest. Mama. Nie ona. A ja jestem tata, nie on. Nie stary, nie inny, tylko tata. Rozumiesz, kto ja jestem? Rozumiecie? To nie ma, proszę ciebie, że dziecko w domu podejdzie, ono cię pieprznie w plecy i powie, siema stary. No siema stary. Przekon mówi do ciebie, siema stary. Rozumiesz?
to jak on w ogóle zna Boga, to mówi do Boga się ma stanie. A jak nie zna, to będzie do niego mówił się ma stanie. Tu jest napisane, żeby on mnie czcił. Czcił, oddawał mi cześć. Najwyższą formę szacunku. I rodzic musi to zrobić z dzieckiem. Ok? Rodzic musi stanąć w miejscu, w którym odbiera cześć od dziecka. Bo rodzic, który odbiera cześć od dziecka, to on uczy to dziecko, tak? W najwyższych form szacunku. Najwyższych form szacunku. Po prostu. Spójrzmy na kilka przykładów przypowieści Salomona 13:24. Przypowieści Salomona 13:24. Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Czyli jest w ogóle odpowiedni czas, żeby karcić, bo potem to jest za późno. I potem już nie ma karcenia. Bo potem to już co? Nie działa. Więc mądry rodzic karci zawczasu. Zawczasu to robi, w odpowiednim czasie. Kto żałuje rózgi, czyli kto wychowuje dzieci, tak? Bezkontuzyjnie, na takich zasadach, że jesteśmy liberalnymi rodzicami i my nie karcimy naszego dziecka. To tu jest napisane, że nienawidzisz go. Jak nie karcisz swojego dziecka, to go nienawidzisz, tego dziecka. Takie coś masz do niego. I nie mów, że go kochasz. Tylko normalnie przyjdź do Boga i powiedz, nienawidzę go, Panie. Mam taki defekt w mózgu. Rozumiecie? Kiedy słyszałem takie świadectwo, kiedy w domu, takim chrześcijańskim domu, był mąż, żona, było dziecko i oni postanowili wziąć jeszcze jedno dziecko z domu dziecka. I wzięli to dziecko i po jakimś czasie ten chłopiec z domu dziecka, co był tam już przed, i mówi, mamo, tata to chyba mniej kocha niż tam Piotrusia, bo już wiem, jak miał starszy na imię. A ta matka, to porządny chrześcijanin. Dlaczego ty tak uważasz? No? No dlatego, że jesteś z domu dziecka? Nie, nie dlatego, mówi. No bo Piotruś jak zrobi coś złego, to tata go bierze i mu da parę klapów. A ja już nieraz zrobiłem coś też złego i nigdy nie dostałem od tego. W tym dziecku zachwiało się poczucie bezpieczeństwa. Oni mu nie dawali klapów na tyłek, bo diabeł im zmontował taki wstrzyk, że jak on jest z domu dziecka, to on jest bardzo pozbawiony rodziców, on taki potrzebuje takiej czułości, jego nie wolno skarcić, dlatego że mu się załamie duszę. Ale słowo nie pisze o tym, że jak się z domu dziecka kogoś bierze, to mu się żałuje rózgi. Nie. Nie. Nasze dzieci dostawały wciry, rozumiesz, i było pięknie. Wiktor jeszcze do 14 roku życia dostał lanie w samochodzie. 14 lat. Wziąłem go do samochodu. Mówię, wyklinaj tyłek. A on mówi, co? Ja mówię, wypinaj tyłek, dostaniesz lanie. Przyrżnąłem mu dwa pachy. Mówię, człowieku, masz 14 lat. Dawid miał 15, jak zabił w ogóle Goliata. Ja czas ogarnąć kuwety, tak? Sara do 5 lat dostawała lanie.
Rozumiecie? Dzisiaj w kościele ludzie mówią, weź, Sara, może do mnie przyjechać na noc? Rozumiecie? Bo to jest takie dziecko. Dlaczego? Bo nie było żałowanej rózgi. Bo ja kocham dzieci moje i nie mam ich w nienawiści. To jest trudne. Przypowieści 23:13. Nie szczędź chłopcu karcenia. Jeśli go uderzysz rózgą, nie umrze. A ludzie mówią, umrze. A Bóg mówi, nie umrze. Nie szczędź mu. A ludzie mówią, bo ja tak karcę moje dziecko, że ja mu zabrałem telefon komórkowy. Okej. A zabroniłeś mu też siedzieć w pokoju? Nie. A przecież on tam ma 600 kanałów kablówki. Zabrał mu telefon komórkowy. Ten ma 600 kanałów kablówki, proszę ciebie, i 3 laptopy. I to chodzi? Ten. Albo telefon. Ja o taką, bo ja nie odzywam się do mojego dziecka, nie odzywam się. Ja mówię, to człowieku na terapię od razu go skazujesz. Jak się do swojego dziecka nie odzywasz. Albo ja zamknąłem go w łazience, żeby ciągnie, bo ci to odwarnie zaraz też. Po pastorsku. Będziesz dzieci w łazience zamykał, idioto. Sam się zamknij w łazience, posić, komorę ze zrób, a nie dzieci zamykać w łazience. Dzieci straszysz, człowieku, dzieci straszysz, człowieku, czym go straszysz? Jeszcze baba Jagą też jej straszy? Człowieku, ja chłopa zabiłem w wieku 17 lat, to dzieci straszyli, że ciebie Helmut przyjdziecie, zobaczysz, co zrobi. Świetnego zabił, ciebie też tam zabierze do wora. Straszy dziecko, człowieku, kretyn, zamknął go chrześcijański ojciec czy matka w łazience, będziesz tu siedział za karę. Dziecku się daje normalny lajk. Ktoś powie, to wbrew prawu. No weź, wiem. A co w tym kraju w ogóle można zrobić normalnie? Wszystko, człowieku, wbrew prawu. Ja chcę pytanie zadać. Cóż? Na pewno po tym nauczaniu padną jakieś pytania na internecie. Co będzie? Po tym nauczaniu na pewno padną nauczane pytania, więc od razu możemy sobie na nie odpowiedzieć. Czy garci się w duchu? Nie. Nie garci się w duchu, bo ja jeszcze nie spotkałem takiego czegoś jak duchowa rózga. Garci się w ciele. Kufer, kufer jest do karcenia, kufer, kufer, pupa, pupa, tak? Po rosyjsku żopa, żopa, 29:15, przypowieści Salomona. Rózga i karcenie dają mądrość. Co daje mądrość dziecku, zgadnijcie? I karcenie. Amen? Czy co daje dziecku mądrość? Rózga i karcenie mu daje mądrość. Lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej matce. Rózga i karcenie daje mądrość. Rozumiecie? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ciało odczuwa formułę bólu, to się potem kojarzy takiemu dziecku z tym, że te postępowanie przynosi ból. Rozumiecie? Proste. 22:15 przypowieści. Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd. Głupotę z serca dziecka wypędzamy rózgą karności. To naprawdę proste metody. To proste metody. I teraz coś ci powiem. Być może wielu z was było źle karanych. Może was maltretowano. Może rodzice w złości się na was wyżywali. Może tak było. To nie byliście karani.
byliście maltretowani. Nie wolno maltretować nikogo. Nie wolno krzywdzić dzieci. Ale karcenie dziecka go nie krzywdzi. Ponieważ miłujący ojciec czy matka, tak, które karci dziecko, to go nie skrzywdzi. Rozumiecie? Nie skrzywdzi. Nie skrzywdzi. Bo niedługo to dziecko już nie będzie mogło być karcone. Nasz syn nie jest narodzony z Bożego Ducha jeszcze. Ale to, co zostało w nim wytworzone przez określony system uwalniania miłości i karcenia, daje dziś efekty. Jakie to daje efekty? On nie wystąpi przeciwko nam. Rozumiecie? On się musi ze swoimi sprawami rozprawić sam. On musi przyjść do Jezusa. On musi załatwić sobie wiele różnych rzeczy. Ale on przeciwko nam nie wystąpi. Rozumiecie? Nie wystąpi. I zawsze, zawsze, powiem wam, obojętnie w jakiej będzie sytuacji, to co w nim dzisiaj powstało, to jest to, że ma zaufanie takie do nas, że jest w stanie przyjść po pomoc. A więc wykonało karcenie, tak? Odpowiednią pracę. Dzieci są na nas zdane. My musimy w pewien sposób potraktować nasze dzieci jako swego rodzaju misję też. Mamy jakąś tam misję do wypełnienia. Trzeba ją zrobić na Bożych zasadach. Wychowujemy, dajemy wzór, karcimy jeśli trzeba, prowadzimy prawidłowo. Przeczytam wam obietnicę. Przypowieści Salomona 22:6 mówi tak. Przypowieści Salomona 22:6. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet na starość. Wierzycie w to? Wychowuj chłopca do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet na starość. Nasz syn nie zejdzie z tej drogi nawet na starość. O co chodzi? On jeszcze dziś nie poznał Jezusa, ale on pozna Jezusa. Bo on z tej drogi nie zejdzie, bo został w drogę wprowadzony. Rozumiecie? W drogę. Już. Ponieważ dostał wzór, tak? Pokazaliśmy mu poddanie, nawet kiedy się upadało, to był przepraszany, tak? Pokazaliśmy mu determinację dla królestwa, karciliśmy go za konkretne przewinienia i to miał jasno powiedziane. Ja powiedziałem tak, jeżeli spalisz dom, to cię nie ukaram. Jeżeli mnie oszukasz, to ci spiorę tyłek. Patrzy się. Ja mówię, rozumiesz? To są inne priorytety. Mówiłem mu tak. Jeżeli ktoś cię zaatakuje, tak? To walcz do krwi. Ale nigdy nie nos złości do drugiego człowieka w sercu. Jeśli zobaczysz, że nosisz złość, tak? To dostaniesz lanie. Rozumiesz? To inne wychowanie. Inne. Dlatego, że Boże priorytety są inne. I teraz on na jakąś drogę wszedł. Tak? On nie zejdzie z tego. On sobie znajdzie Jezusa, że będzie dalej szedł. Kiedy? Nie wiem. Ale wiem, że nie zejdzie. Bo został wprowadzony na tym. Nasza córka również. Dziecko to misja. Jest masa psychologii rozciągniętej. Jak należy, jak to, jak tamto. Uprośćmy. Naprawdę.
Uprośćmy sobie te rzeczy. Jeżeli ty będziesz szedł za Bogiem, okej? I będziesz prezentował Chrystusa, okej? Nawet jeżeli nie będziesz jeszcze na najwyższym poziomie, nawet jeżeli jeszcze będziesz błądził, to będzie połowa sukcesu. Jeżeli będziesz trzymał się prawideł Bożych i stosował je wobec swojego dziecka, tak? To będzie dobrze. Bez paniki. Nawet jeśli miałeś złe wzorce, będziesz dobrym ojcem i dobrą matką. Nawet jeśli miałeś złe wzorce. Możesz wierzyć o twoje dziecko, modlić się, uwalniać słowo wiedzy. I to nieraz stawał, w ogóle Agata przychodziła i mówiła do niego: byłeś tam i tam, stałeś tam i tam, robiłeś to i to. Skąd wiesz? A mówi: bo chodzę z Bogiem. Z Bogiem chodzę. Ostatnio siedziała, wstała w nocy, modliła się u niego w pokoju. Nie było go w nocy w domu. Poszedł tam do kumpli, wraca. Zastał Agatę modlącą się w pokoju i zaczęła z nim rozmawiać o różnych sprawach. Nie, o czwarte rano ciągnie. Teraz chodzi po domu, mówi tak: nigdzie nie wychodzę. Jak matka ma na mnie czekać o czwarte rano, mówi w domu, mówi z taką, mówi torpedą, mówi co ona mi mówiła, to mówi: ja nigdzie nie idę, mówi: siedzę w domu w tym wieku. jeszcze coś tam powiedział, wczoraj jeszcze coś tam powiedział i mówi tak: powiedziałem głupoty czy nie? Bo mówi: ojciec to od razu słyszy, jakąś głupotę powiem. Mówi: z końca pokoju wszystko słyszy. W ogóle wie. On jakby jest w człowieku wytworzona pewnego rodzaju bojaźń Boża, mimo że on tego Boga jeszcze nie zna, ale przez to, przez rodzinę. Rozumiecie? Bo to już nie ma, to już nie ma czegoś takiego. Ja pamiętam, w Sylwestra dostaliśmy informację proroczą o tym, przychodzę do niego i mówię do niego: ty, jest taka i taka informacja prorocza. Pamiętaj, on Boga nie zna. Mówię: jest taka i taka informacja prorocza, tak? Mówię: nie jedź tam, i tak dalej. On mówi: już mówi po zabawie, już po zabawie. Mówię: działa jak chcesz. Mówię: lecisz na naszych modlitwach. Ty lecisz na naszych modlitwach. I on podprogowo to wszystko wie. On jest wprowadzony w tą drogę. Więc daję wam też przykład taki, że nawet jeśli dziecko jeszcze jest nienawrócone, to i nawet jest trudna ta sytuacja, to tak naprawdę stosowanie prawideł Bożych zawsze przyniesie sukces. Rozumiesz? Nie roztkliwiaj się po światowemu. Nie rozmazuj się w tym wszystkim. Nie myśl sobie, że jak dziecko płacze, pozostało skarcone, proszę ciebie, bo mu nie pozwoliłeś na coś, to teraz, proszę ciebie, świat się wali. Żaden świat się wali. Że ty powiesz do dziecka: nie wychodzisz nigdzie, dlatego że nie pozmywałeś garków, okej? Okay? To świat się nie zawali, jak on nie wyjdzie. Świat się nie zawali, okej? Okay? Jak mu dasz, proszę ciebie, tylko godzinę grania na komputerze, a nie 8 godzin. Nie zawali się świat. Co mam robić? Pierki ci kupię, jak nie jeszcze masz robić. Jak masz 15 lat i ty nie wiesz, co masz robić, tylko siedzisz cały dzień w ciebie na grach komputerowych. Nie wiesz, co masz robić? W prajla się uczy. Ale jak ty mu powiesz: nie ma problemu, siedź 15 godzin w komputerze, żeby w ogóle... No to co to w ogóle jest? Jak siedź 15 godzin w komputerze? My tu już ustaliliśmy, dzieci przychodzą do kościoła, nie ma telefonów komórkowych. Dzieci tu przychodzą, nie ma telefonów komórkowych. Nie ma tu grania na telefonach komórkowych, nie ma siedzenia. I przynajmniej tu niedzielę spędzą, ludzie by niech latają, tu hasają. Człowieku, samochodów się nie będzie stawiać, trampolina, nie wiem, co niech robią, że się przewalają tutaj jakoś. Całe życie człowiek się przewalał, gdzieś tam, rozumiesz, dzisiaj dzieci siedzą w ciebie całe dnie w telefonach komórkowych. On całe życie siedzi w telefonie, tak się patrzy. I to zawsze ja jako dobry rodzic powiem: nie ma problemu, kupię ci większy telefon. Nie kupię ci większego telefonu. Tak? Zabiorę ci to w ogóle wszystko, przynajmniej ograniczę, tak? Pokażę ci, gdzie jest kierunek. Będę w tobie rozwijał wiele innych rzeczy.
mówił do ciebie o twoich wartościach, o twoich talentach, szukał w ogóle głęboko, ile mogę jako rodzic, tak? Zastosuję wszystkie możliwe metody, tak? Żeby cię wprowadzić na tą drogę. Od karcenia, poprzez mądrość, przytulanie, uwalnianie miłości, dbanie i tak dalej, rozumiesz? Dziecko to misja. To misja. Tworzymy kogoś po prostu. Bardzo też ważną rzeczą jest, żebyś dziecko ze swoich rąk wypuścił z określonym potencjałem. Ono nie może iść w świat bez niczego. Musi mieć dziedzictwo. Ono musi mieć dane dziedzictwo duchowe, dziedzictwo psychiczne, dziedzictwo materialne. Trzeba mu to dać. Bo tak jest po Bożemu.